Czasami osoba, która jest w związku, staje w obliczu sytuacji, kiedy jest zagrożenie ze strony trzecich osób, kiedy ich partner zaczyna flirtować z kimś obcym i pojawia się zagrożenie zdrady. Na tym filmie powiem, co zrobić, żeby takiej sytuacji uniknąć, a kiedy już się zdarzy, co zrobić, żeby do tej zdrady nie doszło. Zacznijmy od tego, że wszelkie standardowe zachowania, jakie pojawiają się u większości ludzi w podobnych sytuacjach, działa bardzo negatywnie. Takimi zachowaniami są jakiekolwiek mocniejsze okazywanie zazdrości, sprawdzanie telefonów, śledzenie, robienie awantur. To wszystko sprawia, że prawdopodobieństwo zdrady jest jeszcze większe. To, czy zostaniesz zdradzony, zależy od trzech czynników. Pierwszy z nich jest to, jak bardzo twój partner cię kocha. Im bardziej jesteś dla niego atrakcyjny, tym mniejsza szansa na to, że on cię zdradzi. Jak pisał Casanova w swoich pamiętnikach, kiedy jesteś zakochany, wierność nie jest żadną zasługą. Tego najlepszym zabezpieczeniem się przed zdradą jest trzymanie jakości twojego związku na wysokim poziomie. To wcale nie oznacza, że musisz się starać o twojego partnera. Żeby tak było, przede wszystkim musicie się w miarę dogadywać i równowaga uczuć między wami musi być stabilna. Natomiast popełniając te wszystkie błędy, o których wcześniej wspominałem, pokazujesz swoją desperację, pokazujesz swoją słabość. W najgorszy możliwy sposób pokazujesz, jak mocno zależy ci na tym partnerze, bo gdybyś był obojętny, to byś się tak nie zachowywał. I tym samym odpychasz go od siebie, sprawiasz, że on staje się coraz bardziej obojętny. A to wpływa na niski poziom jego uczuć i zdrada jest tym bardziej prawdopodobna. Drugim czynnikiem jest poziom moralności twojego partnera. Możesz trafić na taką osobę, która zdradzi cię już w momencie, kiedy jej uczucia tylko trochę opadną i wtedy będzie szukała jakiejś okazji do skoku w bok. Z kolei możesz trafić na tak umoralnioną osobę, która choćby nie wiadomo, co się działo, choćby nie wiadomo, jak bardzo cię nie kochała, nawet nienawidziła, to cię nie zdradzi, ale będzie się to wiązało z tym, że kiedy już całkowicie przestanie cię kochać i w jej życiu pojawi się jakaś inna, atrakcyjna osoba, to ona cię nie zdradzi, ale najpierw cię zostawi, więc żeby się związać z nią. Więc tak naprawdę różnica jest niewielka. Trzecim czynnikiem są okoliczności. Twój partner może cię całkowicie nie kochać, albo może być nimfomanką, albo facetem, bo chyba nie ma odpowiednika nimfomanki wśród mężczyzn, a i tak cię nie zdradzi, jeżeli nie będzie miał okazji do tego. A na okoliczności możesz wpływać. Prawdopodobieństwo tego, że twój partner zdradzi cię z jakąś osobą poznaną w klubie albo w jakimkolwiek innym przypadkowym miejscu, jest naprawdę niewielkie. Największe zagrożenie, jeżeli chodzi o zdradę, płynie ze strony jego byłej dziewczyny czy byłego chłopaka. I to właśnie tej znajomości powinieneś trochę pilnować. Dzieje się tak dlatego, że uczucia, które kiedyś były, jest dużo łatwiej odbudować niż zbudować nowe. Oprócz tego jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że twój partner, jego były chłopak czy była dziewczyna już spali ze sobą, dlatego przespać się ponownie to jest dużo mniejsza bariera do przeskoczenia niż przespać się z jakąś zupełnie nową osobą. Dlatego, żeby zapobiec tej sytuacji, już na samym początku związku proponuję ustalić zasady, że nie spotykacie się regularnie ze swoim byłym partnerem. Ale raczej nie miałbym zbyt dużych pretensji, jeżeli takie spotkanie zdarzy się raz na naprawdę niewielki czas. Drugą grupą ludzi, którzy mogą stanowić jakieś zagrożenie, są osoby, z którymi twój partner ma kontakt na co dzień. Mogą to być ludzie z jego pracy czy uczelni na przykład. W przypadku, kiedy twój partner spotyka jakąś atrakcyjną osobę w klubie, ona może mu się bardzo spodobać, ale za chwilę zniknie. Ale kiedy ma taką osobę w pracy, to tutaj już budzi się jakaś pokusa. Żeby zminimalizować trochę to ryzyko, świetnym rozwiązaniem jest poznanie tych ludzi, zwłaszcza tych najbardziej atrakcyjnych, osobiście. I to najlepiej za przyzwoleniem twojego partnera i w momencie, kiedy w waszym związku układa się bardzo dobrze. Oczywiście w tym krótkim filmie przedstawiłem tylko zarys tego, jak zapobiegać zdradzie. Dużo więcej na ten temat mówiłem w swoim materiale, który już teraz jest dostępny na jakzdobywać.pl. Opisałem tam, jak ogromne znaczenie ma zaufanie, albo co zrobić w sytuacji, kiedy twój partner już z kimś na poważnie flirtuje. W tym materiale opisuję praktycznie wszystkie problemy, jakie mogą pojawiać się w związku. Od tych błahych, po tych naprawdę poważnych. Dlatego jest to coś bardzo obszernego i dlatego zachęcam cię, żebyś zajrzał tam już teraz. Link do tego materiału dostępny jest tutaj poniżej w opisie filmu. Tymczasem dzięki za uwagę.